Rozwód Nataszy Urbańskiej coraz bliżej? Co za wieści? Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się informacje na temat domniemanego rozwodu Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Para cały czas podsyca krążące w sieci plotki. Parę dni temu sieć obiegły nowe zaskakujące informacje. W sieci pojawiły się dość niespodziewane informacje mówiące o rzekomym rozstaniu Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Sam reżyser odniósł się do nich podczas swojego przedstawienia. Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim showbiznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi: nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni. Powiedział to z pełną powagą, czym wzbudził konsternację wśród zgromadzonych, relacjonował dziennikarzom portalu pudelek.pl obecny na sali obserwator. Natasza Urbańska rozprawia o rozwodzie. Dziennikarze portalu pudelek.pl skontaktowali się z Nataszą Urbańską. Jej reakcja była bardzo dziwna. Aktorka zamieszanie wokół własnej osoby wykorzystała do promocji nowego teledysku. Mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media, powiedziała Natasza. Gdy klip ukazał się w sieci, zrobiło się bardzo niezręcznie. Natasza w klipie przytula się do młodego mężczyzny. Gwiazda na swoim instagramowym koncie opublikowała zdjęcie, na którym trzyma się z nim za rękę. Janusz Józefowicz chyba tego nie wytrzymał i postanowił wyjawić, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Urbańska chyba nie przejmuje się krążącymi wokół jej małżeństwa rewelacjami. Gwiazda jak gdyby nigdy nic pojawiła się w naszej redakcji, aby opowiedzieć nieco o swoim nowym singlu Shed a Light. Może uda się też ją wypytać o domniemany rozwód.